Dobry wieczór państwu. Bolesław Bierut, pseudonim Tomasz, rocznik 1892. Przewodniczący Krajowej Rady Narodowej, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, premier, przywódca partii. To najkrótsza wizytówka człowieka, który w latach 1944-56 odgrywał pierwszoplanową rolę w Polsce. Ówczesna propaganda starała się go przedstawić społeczeństwu jako dobrotliwego ojca narodu i wybitnego męża stanu. Nic więc dziwnego, że do dziś przetrwały tylko takie zdjęcia. Tymczasem jakby poza filmowym kadrem w latach 1944-48 aresztowano około 150 tysięcy osób, a sądy wojskowe wydały 22 tysiące wyroków, w tym 2,5 tysiąca wyroków śmierci, z których większość wykonano. W grudniu 1948 roku powstało Biuro Specjalne Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. 3 miesiące później Bolesław Bierut stanął na czele Tajnej Komisji Bezpieczeństwa. Oprócz niego główne role odgrywali w niej Jakub Berman i Hilary Mintz. W kwietniu 1952 roku, kiedy posyłano na śmierć bohaterskiego obrońcę Helu, komandora Zbigniewa Przybyszewskiego, towarzysz Tomasz obchodził 60. urodziny. Z tej okazji Uniwersytet Wrocławski, Hutę Częstochowa i Fabrykę Samochodów Ciężarowych w Lublinie nazwano imieniem Bieruta. Warto dodać, że patron uczelni wrocławskiej nigdy jej nie odwiedził. 2 lata później, w dziesięciolecie Polski Ludowej, zastanawiano się bardzo poważnie, czy aby Lublina nie przemianować na Bierutowo. Stalinogród już był. W tym samym czasie satyrycy mówili bardzo serio o zadaniach satyry w walce o socjalizm. Bolesław Bierut starał się być zawsze najlepszym i najwierniejszym uczniem mistrza. Po śmierci Stalina represje w Polsce ciągnęły się do końca 1954 roku, ale był to nadal jakby podskórny nurt historii. Dziś mija 33. rocznica jego śmierci. Co byśmy o nim nie powiedzieli, nie możemy zapomnieć, że nie działał sam. Książka Ludzie Bieruta wciąż czeka na swojego autora. Kończymy nasz dziennik. Mam nadzieję, że nie wezmą nam państwo za złe nieznacznego opóźnienia dzisiejszej rzeki kłamstwa. Do zobaczenia.